Sini to przeciętny gość, wpadek ma za dwóch. Mama, tata, Wiki ciągle rozkazują mu leżeć! Lecz żal, jak i bólu gad nie dręczą nigdy go. Dwóch złotych rybek moc mu życzeń spełni sto, gdyż tak naprawdę są to jego wróżkowie, chrzestni wróżkowie. Różdżki pruch! Łapką jeden ruch! Wróżkowie, chrzestni wróżkowie, łubudura, zara, chciach, szachmat. Bez sens, głupia gęś, zgniły łoszcz, plantę sok, wielki wąż, piękny tort, frytki, dreszcz, czakoszach! Wróżkowie, chrzestni wróżkowie, odbija ci to niezły trik, bo wróżków chrzestny masz! Akurat! Tak! Przygody Timiego. Życzenie dla kumpla. Niezły chwyt, Kosmo! Dzięki! Czy już mogę być kijem? No jasne! Nie! Bardzo dziękuję wam za rozgrzewkę! A my dziękujemy, że wziąłeś nas na szkolne rozgrywki, Timmy! Tak! Kocham baseball! A nazwa zespołu? Cieniasy! Skąd ją wzięliście? Z kim dzisiaj gracie, chłopaki? Z młodocianymi przestępcami! Trudno uwierzyć, że mają 10 lat. Au! Wypas! Musimy zaliczyć uderzenia, bazy i żadnych autów. I mamy szansę! O nie, to Chester! Najgorszy gracz w drużynie! To stąd się wzięło powiedzenie Chester, najgorszy gracz w drużynie! Najwyraźniej druga drużyna nie widzi w nim zagrożenia. Nie daj się stłamsić, Chester! Daj im porządnego kopa! Chwila! Piłka wpadając na aparat uległa podzieleniu na 27 będących ciągle w grze mniejszych kawałków. Policzmy. 3 auty razy 9 graczy. 27 autów! To aż 9 zmian w czasie jednego podania. Koniec gry! Cieniasy przegrały! Nie umie uderzać, ale w przegrywaniu jest absolutnym mistrzem. Chester, już czas wracać. No chodź, ziom, to tylko gra. Tak, ale tacie to powiedz. Baki, mierny gracz to twój ojciec? To był najgorszy zawodnik na świecie! Dlatego muszę stać się gwiazdą baseballu, by ocalić nasze nazwisko! Nazwisko mierny gracz? Nawet tego nie mów! Bycie miernym graczem nie jest bezpieczne. Mój tata wciąż musi ukrywać swoją twarz. Ej, daj spokój, na pewno nikt nie bierze gry na aż tak poważnie. To nie wasza skrzynka? Tylko nie to! Okej, gramy dziś strzelatkami, więc są jakieś szanse. Jesteś gotowy? Dasz z siebie wszystko? Pałkarz! Pierwszy strajk! Hej, może pomożemy Chesterowi? Jak? Przekonać go do golfa? Drugi strajk! Chcę, żeby mój kumpel był najlepszym bejsbolistą na świecie! Dosłownie! Poczekaj, aż zobaczy to mój tata! Okej, po pierwsze zdobyć bazę. Muszę tylko dobrze uderzyć i może wtedy... Chester jest już przy drugiej! Trzeciej! Mój portfel! Mój zegarek! Moje spodnie! Och, przeszedłeś już bez nich, kotku. No tak. Punkt! Gwiazdą. Ostatni aut będzie mój! Nie ma mowy, żeby Chester... Czuję piłkę! Wyraźnie! Leci! Mam ją! Mam ją! Mam ją! Mam ją!
masz? Co się stało, mój ptysiu? No bo nigdy nie przejmowałem się przegranymi, ale lubiłem grać. A teraz Chester jest tak dobry, że już nawet nie potrzebuje drużyny. Ale zawsze może być gorzej, tak? Ziom, bądź moim mułem i ponoś sprzęt. Cóż, chociaż mogę dotknąć jego rzeczy. O to chodzi! Pora na paszę! Cudowne odbicie. Sport dziecka. Przegląd tygodnia. Miesięcznik tragarza. Okej, dość tego. Mam powyżej uszu tego sukcesu Chestera i jedzenia owsianki, choć jest dietetyczna. Czas przywrócić normalny stan rzeczy. Kosmowanda, odżyczam sobie. Patrz, tatku, wielbiciele. Synu, nie wiem, jakim cudem jesteś dobry w baseball, ale nigdy nie byłem z ciebie bardziej dumny. Podpiszesz się na mojej torbie? No jasne. Czuję coraz mniejszy wstyd. Co mówiłeś? Timmy, tutaj piszą, że dzięki Chesterowi wasza drużyna jest niepokonana i jedyny zespół, który może z wami grać, to klub złożony z czołowych bejsbolistów. I że zagracie z nowojorskimi Bankesami w Lidze Światowej! Jej, te Chesterowe kółeczka są zbilansowanym posiłkiem zwycięzcy! Nie chcesz spróbować kółeczek Timiego? Tych płatków cieniasa są dobre dla mułów. Synu potrzebuje osiągnięć. Hej, to jest dobre dla mułów. Witamy na najprawdopodobniej najbardziej niesamowitym meczu w Ameryce, w którym cieniasy z Mrokowa systematycznie pogrążają w rozpaczy światową czołówkę bejsbolu. Ziomy, uśmiech! Wygrywamy! Skąd te miny? Bo grasz w tej samej pozycji? Już nawet nie wychodzimy na boisko. Ja się z taką urodziłem. Mają rację, Chester. Mimo, że jesteś najlepszy, zrobiłeś się świnią. Już nikomu nie pozwalasz grać i bawić się. To, że jesteś świetnym graczem, nie znaczy, że musisz zostać złym kumplem. Złym kumplem? Tak właśnie myślisz? Po tym, jak cię karmiłem i pozwoliłem nosić mój sprzęt? Dobra, chyba już nie jesteśmy kumplami. No, muszę iść. Mój tata jest tam i zostanę mistrzem Ligi Światowej. Hej, co mu się stało? Pamiętasz, jak życzyłeś sobie, żeby twój kumpel był najlepszym graczem na świecie? Chyba nie jestem już twoim kumplem. To znaczy, że życzenie anulowano. Ha! Znowu ściemni na maksa! O nie! Znowu ściemni na maksa! I to na oczach taty! Dalej, Chester! Dasz radę! Płynie w tobie krew miernego gracza! O, tak! Chester! 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 Chester zajął Chester, miejsce! Patrzcie, Chester, jak głupio stanął i udaje, że kompletnie nie wie, co robi! Okej, zaraz walnę tę piłkę tak, że... 3 strajki! Odpadasz! Poleci? Co do 100 000 karłowatych prezenterów się tu dzieje? Boski Chester wyautowany? Teraz to on zapłacze. Mam ją! Mam ją! Chester, to koniec! Znowu kaszanisz! Nie mogę kaszanić! Byłem właśnie o krok od uratowania dobrego imienia miernych graczy! Ziom, to może koniec dla Chestera, najlepszego bejsbolisty na świecie, ale nie dla Chestera, najgorszego gracza w drużynie! A najlepsze w kaszanieniu jest to, że kaszanisz z przyjaciółmi, którzy też kaszanią! To znaczy, że możemy założyć sklepy mięsne? Tak wielki sklep, że twój ojciec będzie musiał być dumny! Tak! Nie śmiejcie się z mojego kumpla! Przegrywacie 29 punktami w jednej zmianie! Już nie macie szans z nami wygrać! 10 minut później. Zaczynam wierzyć, że mają szansę. Hej! Mamy 2 auty! Tylko dlatego, że jeden z nich zaśmiał się na śmierć, a kolejny biegł do drugiej bazy przez Boston! 1 aut i wygramy! Legalnie! Uważaj! Mam plan! Zawodnicy na miejscach, napięcie rośnie, tylko 1 aut, jestem bardzo przystojny!
Przestań! To mnie rozprasza! Nie daj sobie wejść na łeb, Bobby! Cieniasy wygrały! Cieniasy wygrały! Odpadasz, 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 odpadasz! Mimo, że są nieprzytomni, nadal zarabiają 3000 na sekundę. Synu, chcę, żebyś wiedział, jaki jestem z ciebie dumny. Serio? Z czego? Skaszaniłem! To prawda. Porządnie. Ale przez wszystkie lata mojej gry nie znokautowałem całej drużyny bejsbolowej tak szybko. Jej, dzięki, tato! Proszę bardzo, synu. Twoja własna torba! Wypas! Chester wygląda na zadowolonego. Tak, Timmy. To miło zużyć życzenie na przyjaciela. Mimo, że zrujnowałeś wszystkim życie. Tak, kolejna lekcja. Ostatni raz zużyłem życzenie dla kogoś oprócz siebie. Jej, kotku. Chciałbym, żeby ktoś mi pomógł odnaleźć spodnie. Okej, ostatni raz. Czad! Talon na kółeczka Timiego są dobre dla mułów. Ostatni raz? Ostatni raz! Być kobietą. Czy wy wiecie może, o czym one gadają? Bla-bla zakupy, bla-bla ciuchy, bla-bla włosy, bla-bla idol, bla-bla nie widzimy was tu! Nie mówię po babsku. Nie, Roderyku, tylko nie to! Ona znów cię zdradzi! Sorry, Timmy, ale czy ty oglądasz te durne dziewczyńskie telenowele? Hej, w nich ciągle trwa jakaś akcja! Wracamy z kolejną godziną romansu Buzi, buzi, cmok, cmok, zaraz po tym... Ja lubię fabułę. Bla, 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 bla. Ziomy, co ona gada? Moment, użyję tłumacza z babskiego na ludzki. Bla, 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 kto? Bla, 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 jeszcze bla, 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 nie dostał zaproszenia na moje jutrzejsze przyjęcie. No, oni wszyscy to tak jakby nikt. Super. Kolejny rok, kolejne przyjęcie Trixie Tank, na które nie zostaliśmy zaproszeni. Nie tym razem. Obczaj to. Cześć, Trixie. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Wiesz może, co on mówi? Nie, nie władam ćwokowym. Szkoda, że nie możemy wpaść na przyjęcie, bla, 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 bo mamy dla ciebie bla, bla, mega ekstra prezent. Słyszałam to. Trzymaj to, Timmy. Impreza jest jutro i nie zapomnij prezentu. Niezła ściema, ziom. No więc właśnie, stary, nie masz dla niej prezentu. Jeszcze. Teraz tylko zrobię wrażenie odpowiednim prezentem i będzie moja. Roderyku, czy kiedyś mi wybaczysz? Muszę już iść. Roderyku, nie! Chciałbym wiedzieć, jakie rzeczy lubią dziewczyny. Hej, lubią śmierdzi bomby? Nie. A może zdechłe żaby? Nie. Dziewczyny ich nie lubią i ja też nie. Przykro mi, Ptysiu, ale nie myślisz jak dziewczyna. O tak! Właśnie, Timmy. Jedyny sposób, żeby czuć się jak dziewczyna, to zamienić się w nią. Ha! Życzę sobie, by stać się dziewczyną. Ha, ha! To przecież zmarnowane życzenie! Co za pomysł! Tylko głupia gada! Powiedziałeś, życzę sobie i dziewczyną. Ach tak, więc wiecie, co myślę? Kogo to obchodzi? Jesteś teraz babą. Hej, myślę teraz jak dziewczyna. Mogę teraz użyć mojego babskiego mózgu, by wymyślić prezent dla Trixie. O, co za świetny pomysł, mój malutki kwiatuszku. Czy mogę otworzyć drzwi przed panią? Panią! Nie, skoczę do galerii i znajdę coś dla Trixie. Ale żebyście mieli się z czego śmiać, gdy tam będę, chcę, byś był kobietą, a ty mężczyzną. Co? Jesteście wróżkami do roboty! Gratuluję!
Od teraz Kosmina i Wandolf. A, co się dzieje? Skąd mam wiedzieć, który z członków boysbandu jest przystojniejszy? Nie mam pojęcia, dlaczego się drapię i nie zwracam uwagi na to, czy ktoś to widzi. Siema! Pomyśl jak baba, pomyśl jak baba, pomyśl jak... Sklep z komiksami. Czy ciągle lubię komiksy? Mega mięśniaki w obcisłych trykotach. Czad! Tak? Czy ty widzisz to, co ja? Tak, ziom, dziewczyna, która kupuje komiksy. Co z nią nie tak? No nie wiem, ale będę się na nią gapił tak długo, aż poczuję się speszona i do mnie zagada. Co? Arżej, przestań bredzić! Nie! Straciłem go! Arżej! Wracaj do mnie! Wypas! Trzeci numer czaszką miazgi i to ostatni egzemplarz! Hej, to moje! Oddawaj! To moje! Moje! Trixie Tank? Nie, jestem tutaj przypadkowo, rozumiesz? Przypadkowo! Jeśli wyda się, że lubię to, co chłopcy, dziewczyny przestaną mnie lubić. Proszę, proszę, zachowaj to w sekrecie, dziewczyna dziewczynie! No, dobra! Zgoda, moja nowa przyjaciółko! Ale ty znasz mnie, a ja cię nie! Jestem Team Anda! Okej, Team Anda. Bądź za godzinę przed butikiem smoka. Pokręcimy się trochę. Jej, też lubi męskie rzeczy. Cześć! Żabkę? Nie rób tego! To pułapka! Niezależnie od płci, to wciąż ohyda! Jesteś już gotowa? Mieliśmy spotkać się z Timim w galerii 15 minut temu! To jak myślisz, kochany, ta czy ta, która lepiej pasuje do oczu? Załóż cokolwiek. A, poddaję się. A! Coś by ci się stało, gdybyś opuścił deskę? Coś by ci się stało, gdybyś patrzyła, gdzie siadasz? Jej, to jest wspaniałe! To tak, jakby się zmywały wszystkie problemy. I puszczają moją ulubioną telenowelę. Ten salon rządzi. Gdybym tylko spotkała takiego chłopaka, który przyznałby się, że lubi buzi, buzi, cmok, cmok. Chodziłabym z nim nawet, gdyby nosił różową czapeczkę. Serio? Założę się, że on nigdy by tu nie przyszedł. No, powinien, gdyby chłopcy robili więcej damskich rzeczy, wtedy dziewczyny robiłyby więcej męskich. Wiesz co, Trixie? Masz rację. Chodźmy. Dokąd biegniemy? Tam, gdzie dziewczyny boją się wejść. Baby! Żabkę? Nie! Wypas! Nie! Czekaj! Robię to dla twojego dobra! Nie stawiaj oporu! Uciekaj! Nie wiem, o co chodzi tym dziewczynom, ale tu nas nie dorwą. Czy ty aby nie przesadzasz? Ziom, faceci lubią komiksy, baby lubią lalki, faceci lubią gry wideo, dziewczyny makijaż. Różnimy się! To dlatego mamy oddzielne toalety! Pomyliłam pomieszczenia? Nic już dla mnie nie ma sensu! Żabkę? To był fajny dzień, Trixie! Wiesz co, cały tydzień ludzie mnie pytają, co chciałabym dostać na urodziny. A ty mi to dałaś. Naprawdę? Ofiarowałaś mi przyjaźń za to, jaka jestem. Tylko tego chciałaś na urodziny? Przyjaźni? Tak. Kogoś, kto nie boi się powiedzieć, hej, lubię buzi, buzi, cmok, cmok i czaszko miazgę. Szkoda, że nie jesteś facetem. No to do wieczora. Pa! Och, na pewno się spotkamy. Okej, bawmy się! Chcę znowu być chłopcem! Hej, a co z nami? Nie zamierzasz nas zamienić? Bla, bla, bla! Bla! Bla, bla! Wszystkiego najlepszego, Trixie! Dzięki! A kto to jest? Nikt? No tak. Widzisz? Mówiłem, żeby dać jej drewno kominkowe. Już tu jest? Sprawdziłeś?
Przykro mi, to już wszyscy, panno Tang. Nie ma tu nikogo o imieniu Tamada. Wszystkiego najlepszego, Trixie! Kimi! Ziom, gdzie prezent? Przyniosłem dla niej coś wyjątkowego, czego nie można zapakować do pudełka. Czy to wirus śmierci? Albo duch? Nie, nawet lepiej niż wirus śmierci i duch. Trixie! Bla, żebyś wiedziała, że lubię cię taką, jaką jesteś. Bla, 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 a nie wszyscy to wiedzą. Twoim przyjacielem, kimś, kto nie boi się powiedzieć: hej, lubię buzi, buzi, cmok, cmok i czaszką jazgę. Ojejku, jejku, to takie słodkie. Ale... ale od tego mam przyjaciółki, ochrona! Patty, mi Turnerze! Hej, zapamiętała, jak się nazywam! Mówiłam, że wolałaby prezent. Zadziałało, ponieważ traktowałem Trixie jak człowieka, a nie jak dziewczynę, zapamiętała moje imię! Ale wykatapultowała cię z imprezy! Tak, ale zrobiła to z miłości, a nie stałoby się to, gdybym nie został dziewczyną. Dzięki! Nie róbcie tego więcej! Stoi! Chcę, żebyście wrócili do pierwotnej postaci! Co? Z takim nosem się urodziłem! Czy facet nie może zrobić niczego dla urody? Bla, bla? Bla! Bla, bla, bla! Bla! Bla, bla! Ale twoi rodzice nie spodziewają się ciebie tak wcześnie. Co będziemy robić? Ach, to tak jakby zmywały wszystkie problemy! Nigdy nie spotkałam tak delikatnego chłopca, który przychodziłby tu sam. Koniecznie musisz poznać moją córkę. Nie, musisz poznać moją. Jestem z niego taka dumna! Tak! Wreszcie zrozumiał, że wszystkie kobiety pociąga delikatność. O, o! Jak opanujesz ten bajer, jesteś w domu. O! Mam złe wieści. Roderick poprosił o podwyżkę i wyleciał. To znaczy, zginął w szybie windy. Rodericku, nie! Hej, kto chce oglądać wrestling? My chcemy! Roderick uwięził swojego brata bliźniaka w morderczym chwycie. Rodericku, nie! Opracowanie wersji polskiej Start International Polska. Reżyseria Joanna Wizmur. Kierownictwo muzyczne Marek Klimczuk. Dialogi polskie Alicja Petruszka. Tekst piosenki Anna Niedźwiecka. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski. Kierownik produkcji Paweł Araszkiewicz. Udział wzięli Timi Anna Steiner, Wanda Anna Apostolakis, Kosmo Tomasz Bednarek, Wiki Joanna Węgrzynowska, RJ Joanna Wizmur, Mama Izabela Dąbrowska, Tata Wojciech Paszkowski i inni. Piosenka tytułowa w wykonaniu Joanny Węgrzynowskiej, Anny Steiner, Wojciecha Paszkowskiego i Tomasza Steciuka.